Hej, czołem, witajcie, ja nazywam się komandosik.pl. Witam i zapraszam was na film, w którym zaprezentuję wam, jak otwieramy sobie tutaj paczuszkę za 100 tysięcy w grze FIFA 14 Ultimate Team na konsolę PlayStation 4. Tak wygląda drużyna. Drużyna tygodnia, jest tutaj więcej tak naprawdę zawodników z mundialu. Wydaje mi się, nie no, wszyscy zawodnicy są z mundialu teraz, który odbywa się w Brazylii. Jak widzicie, zielone karty oraz karty Inform. No na pewno ten Suarez, albo po ostatnim wybryku Vampir, jak to niektórzy go nazywają, jest ciekawą kartą z najwyższym overallem, takim samym jak Eden Hazard. No, Eden Hazarda kiedyś, pamiętam, trafiłem w wersji Inform, ale to było w styczniu 6 stycznia bodajże go trafiłem, sprzedałem go wtedy za 1 000 000 końców, no ale już tych 1 000 000 końców nie mam dawno, więc musimy radzić sobie tyle, ile kas mam. Dzisiaj wydamy równo 116 tysięcy na paczki, otworzymy jedną paczkę za 100 tysięcy oraz paczki za 7,5 tysiąca i może na koniec otworzymy sobie jeszcze jedną paczkę srebrną. No i tak, tutaj może zróbmy sobie takiego tak zwanego nose packa. Zobaczymy, nosem otworzę, wezmę kontroler do ręki teraz i otworzę nosem tą paczkę, zobaczymy, może będzie coś sensownego. Tutaj FIFA Points nie będziemy kupywali, bo 2000 FIFA Points to jest dość sporo, a ja mam 116 tysięcy końców, więc FIFA Points na razie nie są mi potrzebne. No i co? Niech zwalnia się blokada, klikamy, że chcemy otworzyć tą paczkę. Ja zamykam oczy, no i zobaczymy, co będzie w tej paczce. Liczmy na coś dobrego. Więc ja się już odwróciłem. No i co? Zobaczmy, co tutaj mamy. Zanetti. No stara, dobra, stary, dobry zawodnik, lecz tutaj już nie grzeszy overallem. Van Buyten, no kurde, to jest tragedia ta paczka. Kto tutaj jest ogólnie najlepszym zawodnikiem? Jezu, jaka paczka za 100 tysięcy. Taka paczka, no to po prostu jest żenada. No kurde, to wszyscy są na Quicksell. No jejku, no. Jeszcze jeden duplikat do tego, jakiś Marin, który też nic nie jest warty. No 100 tysięcy, tacy gracze, to jest po prostu jakaś żenada, no kurde, no. Nikogo nie ma wartego ponad 1000 końców, no kurde, no. To jest tragedia, nie no, wszystkich trzeba to jest quickselować. No jedynym plusem tej paczki jest to, że odzyskaliśmy przynajmniej 15 tysięcy. No więc otworzymy sobie paczki za 7,5 tysiąca za to. Miejmy nadzieję, że teraz nam coś się trafi, bo naprawdę to, co się dzieje teraz, to jest wielka, wielka tragedia. Nie można tego inaczej opisać. Nie da się tego opisać słowami. No i otwieramy pierwszą paczkę, a w pierwszej paczce mamy... O, to jest dobra karta, Philipp Lahm, na pewno to jest bardzo dobra karta z wysokim overallem 87. Sprawdźmy sobie, ile mniej więcej taka karta kosztuje. Ona kosztuje mniej więcej 14, 12, 15 tysięcy. Takie są ceny tej karty. Ja tą kartę sobie zostawię, bo sprzedam swój cały skład z BPL i postanowiłem, że zrobię sobie chyba jednak skład z Bundesligi. Taki, wiecie, Philipp Lahm, Dante, Boateng, no takie naprawdę stare, dobre gwiazdy. Zrobię naprawdę teraz, przetrzepię magazyny, jak to się mówi, wszystkie takie właśnie swoje karty, bo mam w klubie naprawdę dużo kart, ponad 1000 kart mam w klubie, jest naprawdę duża liczba. Jakbym to wszystko sprzedał, to na pewno dużo kasy mi się odzyskało. No to Isco nie jest jakoś Isco drogim strasznie piłkarzem, 1700, no ale zobaczcie, ta paczka jest lepsza tak naprawdę. Ta paczka za 7,5 tysiąca jest lepsza niż ta za 100 tysięcy. Naprawdę to jest żenada, że najlepszym zawodnikiem w paczce trafił się nam Victor Valdes, który też jest tak zwanym quickselem. O Jezu, tragedia totalna. No ale liczmy, że w kolejnych paczkach będzie coś ciekawego, a w tej paczce mamy... No, Lennon też jest dość fajnym piłkarzem, muszę wam powiedzieć. Pamiętam, kiedyś nim sporo grałem. Nie no, jest ogólnie dobrym piłkarzem, dość szybkim. No tutaj gum, zobaczcie, jak ten gościu dziwnie wygląda. Można się przestraszyć na jego widok, nie jest zbyt dobry. Tutaj fajny strój Galatasaray, wyślijmy go sobie do klubu. No i Iron Lennon, nie wiem, czy dobrze wymawiam jego imię, ale tak z pamięci pamiętam, że tak się tak ma na imię. No też nie jest zbytnio dużo warty, bo jednak w BPL ma dużo rywali na tą swoją prawą stronę. On ma dobrego pace'a, fajny dribbling, lecz niestety ma słabe strzały i te podania też ma takie dość mizerne. No ale pamiętajcie, że to jest FIFA. Tutaj na przykład taki Dziowinko może przeskoczyć Pera Mertesakera. Gracz, który ma 1,70 m czy tam 1,60 m, przeskoczy takiego, który ma 2 m. No dla mnie to, co wiecie, no to jest FIFA. Tego po prostu się nie da ogarnąć. Dobra, kolejna paczka, zobaczmy, co mamy w kolejnej paczce. Liczmy na coś dobrego.
No i w paczce mamy jakiegoś Canas, nie wiem jak to się nazywa, oraz stary Del Piero, ale nic tutaj nie jest warty. Zobaczcie, że to jest Czech, a ma nazwisko jak Grek. No tego po prostu nie da się ogarnąć również. Uda jakiś Fin, też nie jest zbytnio wart, to jest BPL gracz, ale też nie jest warty, dlatego go skiksolowałem. To jakieś stroje fajne Udinese, lecz też to sobie sprzedamy na Quicksell. No i reszta kart zostanie przez nas wysłana do klubu. No może tam kontrakty, jak będę miał jakąś straszną biedę, albo będę miał chwilę czasu, to posprzedaję wszystko za 200, wiecie, tak hurtem powrzucam, bo tych kontraktów też mam około 280. No i co, liczmy tutaj, otworzymy sobie jeszcze jedną paczkę za 7,5 tysiąca. Liczmy, że w niej będzie coś ciekawego. Tutaj Stefan El Sharawi. Mam nadzieję, że da nam jakąś dobrą kartę. Spójrzmy, co w tej paczce mamy. No kurde, słaba paczka. Tutaj jakiś Sylwestre, Close oraz McCarthy, Irlandczyk. No kurczę, no taka trochę słaba paczka. Żadnego świecącego gracza w tej paczce nie ma, a w końcu ona kosztuje 7,5 tysiąca. Pomyślcie sobie, za 116 tysięcy sprzedałem Aguero, czyli tak naprawdę w tym filmie, no jeszcze nie do końca, otworzymy jedną paczkę za 3750, chyba tyle ona kosztuje, rozszerzona paczka srebrna. Tak, zgadłem, nie zgadłem, wiedziałem, dobra. Mam nadzieję, że w tej paczce będzie coś sensownego. Zobaczmy, niech się blokada powoli zwalnia. No i w paczce mamy ważne, że świecącego gracza. Ważne, że Belga, bo Belgowie, te młode pokolenie Belgów jest naprawdę dobre. Zresztą zaraz sprawdzimy sobie, ile ten gracz kosztuje. Z tego co pamiętam, tak mi się wydaje, kosztuje on około 2000. No, kosztuje 2000, ale zobaczcie, że on wcześniej grał w klubie, ten klub to Terek Grozny, a teraz gra w Pro League, nie wiem, czy to jest liga jakaś w Belgii, coś takiego. Wcześniej grał w lidze rosyjskiej, my mamy teraz jego jakąś nową wersję, czyli może być droższy, może być tańszy. Chociaż wydaje mi się, że w lidze rosyjskiej był troszeczkę droższy, no ale cóż, zobaczymy, wystawimy go sobie za jakąś sensowną cenę. Sprawdźmy, ile tutaj możemy go wystawić. Gdzieś może około 2000. Damy go na 12 godzin, niech po prostu się o niego biją. Tutaj jakiś bramkarz, lecz też Kolumbii, czy jak to tam się go wymawia. No i mamy jeszcze jedną paczkę, darmową paczkę. Tutaj zobaczcie, taka pewna ciekawostka, że Real Madrid Castilla jakoś tak. Tak spojrzałem, kurde, jak może być logo Real Madrid srebrne, a nie złote błyszczące. No kurde, może być. No to jest jakiś inny klub, nie wiem, czy to jest druga drużyna, wiecie, rezerw, coś takiego, Realu Madryt. Nie wiem, nie mam na ten temat wiadomości, tylko tak przypuszczam. No i co mamy w darmowej paczce? Liczmy na jakiegoś świecącego, jakiegoś gościa przynajmniej. No i mamy gościa z Afryki. Dokładnie to jest chyba Kamerun. Jest to Banana. Banana, no nie no, fajna nazwa, fajne nazwisko ogólnie tego gościa. Zresztą też nie jest demonem prędkości, ani jakimś super zawodnikiem. Dlatego wyślijmy go sobie do klubu, no za tą po prostu jego fajną nazwę może pójść do klubu. To jakiś strój z ligi arabskiej. Arabska liga, kurde. Co to się dzieje? Arabska liga jest w FIFA. No dobra, tam też są tacy, wiecie, tam piłkarze do tamtej ligi idą, żeby po prostu dograć do emerytury, no ale cóż, no nie było nic dobrego, tak naprawdę w tym filmie zmarnowaliśmy 115 tysięcy, no ale mam nadzieję, że w kolejnym otwieraniu paczek, jeśli takie się ukaże na moim kanale, trafimy coś sensownego, trafimy jakiegoś toca, nie toca, jakiegoś gracza, jakiegoś IFA, Informa lub jakiegoś gracza zielonego z mistrzostw. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, pozdrawiam Was gorąco, cześć.